świnka Pepa i przypalona jajecznica. Jest piękny letni sobotni poranek. Tatuś świnka i mamusia świnka jeszcze smacznie śpią. Jednak ktoś już ten poranek spać nie może. George, wstawaj! Już jest rano. Ileż będziesz spał? Hihi, wstaję. George, bądź cichutko. Rodzice jeszcze śpią. Nie będziemy ich budzić. Dobrze, Pepo. Co by tu porobić? George, może zrobimy rodzicom niespodziankę? Jaką niespodziankę? Niech pomyślę. Już wiem, może zrobimy im śniadanie do łóżka. No nie wiem, Pepo, ja nie umiem gotować. Nie martw się, ja już kiedyś pomagałam mamie robić jajecznicę. Pokażę ci. Najpierw na patelnię dajemy masełko. Masło już jest. Teraz musimy wbić jajka, które mamusia trzyma w lodówce. Jajka od kurek babci i dziadzia. Jajka wylądowały na patelni. Świnka Pepa jest bardzo zadowolona, że udało jej się dobrze wybić jajka ze skorupek. Spójrz, George, robienie jajecznicy wcale nie jest trudne. Muszę teraz tylko mieszać łyżką, żeby się nie przypaliła. A w międzyczasie przygotuję talerze na jajecznicę. Świnka Pepa zostawiła bez uwagi jajecznicę na ogniu. Tylko gdzie mama trzyma talerze? Pepo, uważaj, pali się! Co się pali? Ojejku, pali się moja jajecznica! I co teraz? Szybko idź zawołać rodziców! George pobiegł szybko na górę do sypialni rodziców. Mamusiu, tatusiu, szybko wstawajcie, pali się! Co się pali? Co się pali? Tatusiu, świnko, obudź się, pali się! Co się pali? W kuchni się pali. Chodźmy szybko. O nie, tatusiu, świnko, zapalił się ogień na patelni. Spokojnie, nie panikujcie. Odsuńcie się daleko. Mamo, świnko, dzwoń po straż. A ja w tym czasie postaram się ugasić pożar. Już idę zadzwonić. Dzieci, proszę, odejdźcie daleko, żebyście się nie poparzyli. Najpierw trzeba wyłączyć palnik z gazem. Tata świnka wpadł na pomysł, że ugasi pożar wodą. Zaraz spróbuję ugasić ten pożar. O nie, to nic nie pomogło. Dzień dobry, mówi mama świnka. Proszę szybko przyjechać. Zapalił się ogień na patelni w kuchni. Proszę zachować spokój. Zaraz tam będę. Dobrze, że pan już jest. Proszę nam pomóc. Ale ogromny pożar. Już biorę się do gaszenia. Uff, na szczęście udało się panu zgasić ten pożar. Tak, tak, ale tato świnko, wiedz, że płonący tłuszcz nie można gasić wodą. Najlepiej użyć piasku lub specjalnej gaśnicy z pianką, na przykład takiej jak moja. Na przyszłość będę już wiedział. Dzieci, co wam przyszło do głowy włączać gaz i gotować? Pepo, George, przecież tyle razy tłumaczyliśmy wam, że nie wolno dzieciom bawić się ogniem. To jest zbyt niebezpieczne. Przepraszamy was bardzo, ale chcieliśmy wam zrobić niespodziankę i wpadłam na pomysł, że zrobię waszą ulubioną jajecznicę. To miło, ale kuchnia i gaz to naprawdę nie są rzeczy dla dzieci. Mogło się wam coś stać, a tego bym nie zniosła. Obiecajcie, że już nigdy więcej tego nie zrobicie sami. Obiecuję. Ja też obiecuję. Wasi rodzice mają rację. Ogień jest bardzo niebezpieczny dla dzieci. Dziękujemy bardzo panu za pomoc i pouczenie. Mam nadzieję, że dzieci będą mieć nauczkę do końca życia. Oj tak, bardzo się przeraziłam. Na pewno już więcej nie będę bawić się sama w kucharkę. Bajka pod tytułem Nieostrożny dziadek świnka. Jest sobota. Świnka Pepa i George spędzają weekend u babci i dziadka świnki. Babciu, już nie mogę się doczekać, jak będziemy piec to ciasto czekoladowe. Cierpliwości, Pepo.
Dziadek Świnka powinien zaraz wrócić z zakupów. Mam tylko nadzieję, że tym razem niczego nie zapomni. Z wielkim hukiem do domu wpada dziadek Świnka, który właśnie wrócił z zakupów. Kochani, spójrzcie, co mam. Dziadku Świnko, co to jest? Babciu, przecież to jest telewizor. To widzę, ale po co nam drugi telewizor? Przecież już mamy jeden. Była bardzo duża promocja. Naprawdę to była okazja. A kupiłeś składniki na ciasto czekoladowe? Zapomniałem. Przez ten telewizor całkiem wyleciało mi z głowy. No nie, dziadku. To teraz nie upieczymy ciasta. Wybacz, Pepo. Podłączę tylko telewizor i pojadę po te zakupy. Świnka Pepa z babcią były bardzo zawiedzione. Czekały jednak cierpliwie, aż dziadek Świnka skończy podłączać nowy telewizor. Jednak nie za bardzo mu to wychodziło. Czego ten telewizor nie chce złapać sygnału? Dziadku, może on jest zepsuty? No coś ty, to nowy telewizor, na pewno zaraz mi się uda. Pepo, widzę, że to dłużej potrwa. Chodźmy lepiej same na te zakupy. Dobrze, babciu. Mogę iść z wami? Oczywiście. Dziadku Świnko, my pójdziemy na te zakupy, a ty działaj dalej. I zamknij drzwi za nami, bo nie mogę znaleźć kluczy. No dobrze, dobrze. Babcia Pepa i George pojechali na zakupy, a dziadek Świnka nadal męczył się nad nowym telewizorem i nie myślał o niczym innym. Po długich, bardzo długich próbach w końcu udało mu się. O jest, w końcu działa. O, i nawet lecą moje ulubione wiadomości. Dziadek Świnka usiadł wygodnie w fotelu i zaczął oglądać wiadomości na swoim nowym telewizorze. Uwaga, ostrzeżenie! W ostatnim czasie doszło do kilkunastu włamań na terenie naszego miasta. Policja prosi o czujność. Oho, coś mnie drzemka zbiera. I już po chwili dziadka Świnkę ogarnął tak mocny sen, że nawet dzwoniący telefon nie był w stanie go obudzić. Niestety, pech chciał, że złodziej jako kolejny cel obrał sobie dom babci i dziadka Świnki. Bez problemu udało mu się wejść do domu, ponieważ dziadek Świnka zapomniał zamknąć drzwi. No proszę, drzwi są otwarte, los mi dzisiaj sprzyja. Ups, muszę się szybko uwijać, bo jeszcze się obudzi. O proszę, bardzo fajny laptop. Złodziej przeszukuje każdy kąt. Kolejne radio zawsze się przyda. Ale wypasiony telewizor. Najnowszy model. Muszę go mieć. Złodziej bez namysłu wynosi z domu nowy zakup dziadka Świnki. Po chwili wraca i zabiera pozostałe rzeczy. Dziadek Świnka przewraca się na drugi bok i śpi dalej. Po jakimś czasie do domu wraca babcia Świnka. Babciu, babciu, chodź szybko! Co się stało? Dziadek Świnka jak zwykle śpi. Nie ma telewizora. O nie, ktoś musiał nas okraść. Przerażona babcia Świnka budzi śpiącego dziadka. Wstawaj, ktoś nas okradł. Dziadku, obudź się. Co się stało? Czemu tak krzyczycie? Dziadek Świnka szybko orientuje się, co się stało. Jak to? To niemożliwe. Zdrzemnąłem się tylko na chwilkę. Ukradli mój nowy telewizor.
Nie ma na co czekać, dzwoń na policję. Masz rację. Posterunek policji, słucham. Dziadek Świnka szybko opowiedział całe zdarzenie. Zgłoszenie przyjęte, zaraz tam ktoś podjedzie. Dziękuję, czekam. A prosiłam cię, żebyś zamknął za nami drzwi. To ty jak zawsze mnie nie słuchasz. Tak, masz rację. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. I już po chwili było słychać nadjeżdżającą policję na sygnale. Witam, nazywam się komisarz Grześ, a to mój pies tropiący Kanto. Dzień dobry, bardzo proszę odnaleźć tego złodzieja. Ukradł mój nowy telewizor. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Miejmy nadzieję, że zostawił jakieś ślady po sobie. Wąchaj, Kanto, wąchaj. Pies obwąchał cały dom. Poczuł zapach i wyszedł na podwórko. Chyba złapał trop. Wyszli na zewnątrz, bo tak prowadził trop. Dobry piesek, dobry. Szukaj. Halo, potrzebuję pomocy. Mam kolejne łupy. Musisz po mnie przyjechać, bo nie zmieszczą mi się na motor. Stać, policja! Proszę się nie ruszać. O nie, to już po mnie. Policjant podchodzi do złodziejaszka i wkłada mu kajdanki na ręce. Jesteś zatrzymany. Halo, potrzebuję pomocy. Złapałem złodzieja grasującego po okolicy. Przyślijcie radiowóz. Bardzo dziękuję za złapanie złodzieja. Jeszcze nie zdążyłem nacieszyć się nowym telewizorem. Nie ma za co. To przede wszystkim zasługa Kanto. Spisał się dzisiaj na medal. Babciu, to teraz już chodźmy piec to ciasto. Dobrze, Pepo. Zaraz, a gdzie jest George? Tu jestem, poszedłem zrobić medal dla Kanto. Jaki piękny, dziękuję. W przyszłości też bym chciał zostać policjantem i łapać złodziei z takim psem jak Kanto. Drogie dzieciaczki, jeśli Wam się podobało, zostawcie dla nas łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Ciekawe Zabawki. Piszcie komentarze, a my widzimy się już wkrótce w następnym odcinku. Do zobaczenia!